Witamy w miejscu, gdzie odbędą się kolejne wakacje z historią. Ponownie w Gozdowicach. Nasz gospodarz Michał Dworczyk. Opowiedz coś, co będziemy tutaj robili? No na pewno znajdujemy się na zachodzie Polski, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, gdzie ma dokładnie do nas przyjechać. Będziemy na pewno poszukiwać eksponatów, ciekawych znalezisk. Na pewno będziemy też zwiedzać interesujące miasta, czy też muzea, jak i również browar Witnicki. Z degustacją. Z degustacją. Dlatego z tego miejsca już bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy do przyjazdu, żeby zobaczyć nawet, jak wygląda nasze obozowisko, czy spędzić z nami chociaż jeden krótki dzień. Obozowisko pokażemy za chwilę. Tak, obozowisko pokażemy Wam, gdzie będziemy nocować, jak to będzie wyglądało. A znajdujemy się przed muzeum tak w tej chwili, także tu jest baza, świetlica. Co tu jeszcze będziemy robić? Możemy filmy obejrzeć. Tak, na pewno też w tym roku, znaczy na pewno podczas 9. edycji wakacji z historią będzie nocne kino. Będzie kino pod chmurką. Będziemy na pewno Wam pokazywać jakieś ciekawe filmy. Słyszałem nawet, że kolega Herman zapowiadał, że będziemy oglądać jego dokonania naukowe. Zobaczymy. No. Także idziemy dalej. To jest miejsce, gdzie będziemy mieć całe obozowisko. Pokaż, Łukasz. Zrób panoramkę ładną. W miejscu tutaj po prawej są stoliki, jest miejsce na ognisko. Namiot, gdzie mówisz, rozbijemy ten duży NS? Tam czy gdzieś tu uznamy. Gdzieś tutaj w okolicy tych drzewek, tak bliżej kościoła może. Terminal promowy będzie do naszej dyspozycji, ale w tym roku no niestety prom nie kursuje, także nie będziemy mogli na niemiecką stronę sobie przepływać kilka razy dziennie. Tak. Na pewno plusem dla dzieciaków będzie nowa wiata, gdzie będą mogli sobie posiedzieć i pokontemplować w ciszy. Ewentualnie dorośli. Ewentualnie dorośli. Uwagi przyjęte, namiot wojskowy, dwa nawet namioty wojskowe zorganizowane, jakby była niepogoda i padałby deszcz, to będziemy mieli gdzie się schować i napić się będziemy mogli wtedy zimnej coli. A o innych niespodziankach dowiecie się już na wakacjach. Z historii. Także trzymajcie wszystko tutaj, jak to się mówi, w gotowości, bo niespodzianki też różne będą. Myślę, że będą wakacje udane. Tak. Nie możemy Wam wszystkiego na pewno powiedzieć.